Dobry wieczór Państwu. Powinienem powiedzieć Gute Abend. Chciałem bardzo gorąco powitać wszystkich, którzy tak licznie przybyli dzisiaj do naszego centrum na wykład pana dyrektora Paula Spisa pod tytułem Amsterdam i jego muzeum. Bardzo dziękuję, panie profesorze, bardzo dziękuję panu profesorowi Purchli. Panie i panowie, i naprawdę cieszę się, że mogę tutaj z państwem dzisiaj być i po raz pierwszy w życiu widziałem to piękne miasto Kraków. Byłem w Polsce już wcześniej, ale nigdy nie byłem tutaj. To zachwycające, piękne miasto i widzę bardzo wiele podobieństw pomiędzy Krakowem i Amsterdamem, jeśli chodzi o atmosferę, kulturę tego miasta, ludzi, którzy tu mieszkają. Myślę, że mamy dużo możliwości dokonywania porównań. Będę to robił dziś wieczorem. Przeczytałem Państwa ulotki, które mówią, o czym będę dzisiaj opowiadał. Mam nadzieję, że spełnię te obietnice i dam Państwu szansę również na poprawienie mnie, jeśli chodzi o zawartość mojego wykładu, ponieważ po wykładzie będę zachęcał Państwa do zadawania pytań. Ustawię też timer, tak żeby zbyt długo nie mówić, tak abyśmy mieli czas na dyskusję po moim wystąpieniu, po trzech kwadransach wykładu. Nie mam żadnych notatek w mojej prezentacji, ponieważ o tym muzeum mówiłem już wielokrotnie wcześniej i chciałbym spróbować zaadaptować moje wystąpienie za każdym razem, teraz również, do danej sytuacji, więc mam nadzieję, że będę mógł odnieść się do Państwa sytuacji, do Państwa miasta. Widziałem dzisiaj kilka muzeów, widziałem różne podejścia do historii, do muzealnictwa i myślę, że jeszcze można bardzo wiele powiedzieć o tym, jak sprawić, jak stworzyć muzeum nowej generacji. Widzą Państwo nowe logo Muzeum w Amsterdamie. Jeszcze dwa lata temu to muzeum nazywało się Muzeum Historyczne Amsterdamu. I możemy się zastanawiać, dlaczego pozbyliśmy się słowa historyczne, ponieważ to muzeum jest bardzo dobrze znane jako Muzeum Historyczne Miasta Amsterdamu. Jest aż 8 powodów, dla których zmienili tę nazwę. Nie będę ich wszystkich wymieniał, ale kilka z nich jest bardzo ważnych. Chciałbym je wymienić, a jeden z nich jest taki, że mamy ogromne zbiory sztuki i bardzo wiele projektów związanych ze sztuką. Prasa nie pisze tylko o naszych działaniach związanych ze sztuką, bo bylibyśmy związani tylko z historią. Dlatego to słowo historia nas ograniczało, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni tylko do sztuki, do krytyki sztuki i do historii. Robimy coś więcej. Sztuka jest w środku, a historia należy tylko do pewnej grupy intelektualistów. Ale to zupełnie inny cel stoi przed historią niż przed sztuką. A my uważamy, że sztuka jest równie ważna co historia i chcemy, aby muzeum koncentrowało się na Amsterdamie, jego historii, jego sztuce, jego ludności, a nie tylko na historii. I na przykład teraz mamy bardzo, bardzo ważną wystawę dotyczącą pierwszych znanych amsterdamskich artystów, wśród nich Jakob van Olsalen, bardzo znany w świecie, to pierwszy ważny malarz niderlandzki, ważny w świecie. W każdym muzeum na świecie jest
jest jego, jakiś jego obraz, a Holendrzy nie znają go dobrze, ponieważ wszystko odnosi się raczej do Złotego Wieku, czyli do XVII wieku. Chciałbym coś więcej powiedzieć też na temat sytuacji muzeum. To muzeum, którego nie można znaleźć, jest wzdłuż Kalverstraat, czyli głównej ulicy, arterii miasta, pełnej sklepów. Mamy 15 milionów ludzi przechodzi tą ulicą każdego roku. Jeden ze sklepów był kiedyś odnawiany i wtedy mogliśmy używać z jego zewnętrza, aby ustawić tam tymczasowy drogowskaz do muzeum. To tak jak rozmawialiśmy, znaleźliśmy się na zapleczu tej ważnej ulicy i widzimy tutaj małą alejkę, która jest za tą ulicą, która prowadzi nas do portalu, łuku, a za tym łukiem znajduje się już teren muzeum. I odnosi się to do starej funkcji naszego budynku, a mianowicie był to sierociniec miejski. Muzeum jest podzielone na dwie części przez dziedziniec. To wcześniej to był dziedziniec części dla chłopców. Widzimy małe szafki z tyłu. W tych szafkach chłopcy, którzy pracowali w cechach na zewnątrz sierocińca, tam trzymali swoje narzędzia po powrocie wieczorem na nocleg do sierocińca i utrzymywali je tam wieczorem, wyjmowali je rano. Natomiast dziewczęta pozostawały w kwartale dla dziewcząt i tam uczyły się, jak prowadzić dom. Tak jak Państwo widzą, wnętrze tego muzeum i jego projekt jest bardzo piękny. Wnętrze, ja chcę powiedzieć raczej to, co jest na zewnątrz, ale w środku. Dziedziniec ma architekturę, która została zaprojektowana przez głównego architekta XVII wieku, który również zaprojektował ratusz miejski, który potem stał się Pałacem Królewskim. Więc w XVII wieku można było wydać pieniądze na jakieś dodatkowe pieniądze na to, żeby stworzyć piękne budowle również dla sierot miejskich. To bardzo złożony budynek, jak na muzeum. Zmieniał się od lat 60. przez 70. z sierocińca na muzeum miejskie. W roku 1975 w zasadzie nie istnieli ludzie starzy i niepełnosprawni. Mieliśmy tylko młodych ludzi, którzy odwiedzali muzeum. Nie mieliśmy pojęcia o tym, w jaki sposób, jak dostosować stary budynek dla osób, dla których poruszanie nie jest proste. Przecież były tutaj różne schody, podesty, różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, ponieważ kiedy zwiedza się ten budynek, trzeba pokonywać te schody i stopnie, przemieszczać się z jednego pokoju do drugiego. Większość pomieszczeń nie jest duża, więc nie mieliśmy też pomieszczeń, w których można by było przedstawiać duże obrazy. Kiedy zacząłem pracę w tym muzeum, mój poprzednik był dyrektorem tego muzeum przez prawie 20 lat. I ta kobieta pozostawiła za sobą bardzo dobrze zarządzaną instytucję, która przyciągała około 170 zwiedzających rocznie. Głównie byli to turyści. I ona przekształcała dział XX wieku, sztuki XX wieku, więc tym się zająłem, kiedy przyszedłem, ponieważ ta część wyglądała na najstarszą. Moim celem, kiedy objąłem to stanowisko, to nie tylko stworzenie nowej rady, ale też członkowie tej rady poprosili mnie o wprowadzenie innowacji w muzeum. Innowacje te to nie były, miały być tylko zmiany, które miały dotyczyć nowych rzeczy, które będą w środku przedstawiane, ale również zmian w organizacji. Od chwili, kiedy rozpocząłem pracę jako dyrektor, muzeum zostało sprywatyzowane. A więc zbiory należą do miasta,
Budynek też należy do miasta, a my jako muzeum go wynajmujemy. A nasz personel jest zatrudniany przez fundację, która jest fundacją niekomercyjną, a więc tak naprawdę jestem dyrektorem takiej spółki, która wykorzystuje muzeum. Wykorzystuję w tym celu małą spółkę, która składa się ze mnie, która jest bardzo szybka w produkcji, bardzo pragmatyczna. I muszę powiedzieć, że lubimy znajdować nowe rozwiązania. Jak również ważny jest dla nas nie tylko zawartość muzeum, ale też działania marketingowe. Pracowali dla nas też członkowie służby cywilnej, ponieważ wcześniej pracowałem w większej spółce. To nie jest proste zadanie. Nasza instytucja się rozwija, odnosi sukcesy, ale zmiany następują powoli. Nikt nie odszedł z muzeum. Nikogo oczywiście nie wyganiałem. I teraz każdy pracuje w nieco inny sposób. Zarządzanie projektami to jeden z ważniejszych sposobów pracy w naszym muzeum. Nie mamy już starej hierarchii głów poszczególnych oddziałów, którzy mają swoje królestwa. Czasem nie mamy nieprzyjaznej atmosfery szefa, który rządzi i przestawia ludzi po kątach. Staram się raczej stymulować ludzi do robienia tego, co umieją najlepiej, w najlepszy możliwy sposób. W ciągu ostatnich 5 lat odsetek nieobecności zmniejszył się o połowę, a więc ludzie są, myślę, szczęśliwsi niż kiedyś, kiedy tu pracowali. Starają się znaleźć nowe sposoby zarządzania muzeum oraz innymi instytucjami, o których powiem za chwilę. Innowacje, nie tylko organizacja, ale też zawartość muzeum, zbiory muzeum, idea, która przyświeca muzeum, to będą rzeczy, które na pewno Państwa zainteresują, o nich powiem więcej, ponieważ nie zamykamy muzeum dla renowacji, dla remontu. Możemy tylko wyłączać poszczególne oddziały, więc pierwszy oddział został stworzony dla głównej grupy docelowej muzeum, czyli dla turystów, ponieważ 65% osób, które odwiedzają muzeum, pochodzi z zagranicy i muszą mieć wyjaśnienie tego, jakim miastem jest Amsterdam. Jak to możliwe, że to miasto seksu, narkotyków i rock'n'rolla ma też swoją tkankę historyczną, artystyczną. Stworzyliśmy nowy oddział, o którym będę mówić nieco więcej, ale muszą Państwo też pamiętać, że to tylko połowa muzeum, a w drugiej połowie muzeum mamy nowe pomieszczenia wystawiennicze, w których mamy wystawy dla Holendrów, dla turystów poszukujących kultury, dla wielbicieli sztuki, dla intelektualistów, dla osób, które kochają sztukę. To typowa grupa osób, które odwiedzają muzea, ale mamy też inne ważne zadanie, które polega na wyedukowaniu przynajmniej 25 tysięcy uczniów szkół rocznie, zapraszania ich jako zwiedzających, aktywizowania ich w szkole, jak również jesteśmy stworzeni dla mieszkańców Amsterdamu. Nie jesteśmy tylko muzeum poświęconemu Amsterdamowi, ale jesteśmy też muzeum istniejącym dla Amsterdamu i dla jego ludzi. Więc to są ludzie, którzy nigdy wcześniej nie przyszliby do muzeum, ponieważ to takie ogrodzenie się kultury, odgrodzenie od ludzi mogło być dla nich niewygodne, niekomfortowe, więc staraliśmy się nawiązać kontakt ze zwykłymi ludźmi przez różne wydarzenia, które organizujemy. Więc to bardzo ważne zadanie i nie jest to proste, żeby mieć tak wiele grup docelowych skupionych pod jedną nazwą. To jedno najlepsze imię, jedna najlepsza nazwa dla tych wszystkich grup. Więc dlatego nazywamy się Muzeum Amsterdamu, a nie Muzeum Historycznym. Jest jeszcze bardzo wiele innych powodów.
Więc spóźniliśmy się trochę, bo mamy też już Muzeum Londyńskie, Muzeum Liverpoolu, Muzeum Wiednia. One wcześniej zmieniły swoje nazwy, pozbawiając się przymiotnika historycznego. A to oddział, który został sfinalizowany jako pierwszy po odnowieniu. I on był głównie zorientowany na grupy zainteresowane przeszłością. Teraz mamy 150 tysięcy odwiedzających i mamy też 50 tysięcy dodatkowych zwiedzających, którzy pochodzą z Holandii. A więc może trochę więcej Holendrów teraz przychodzi, ale mniej więcej tyle samo jest turystów z zagranicy. Więc chcemy opowiadać naszym zwiedzającym krótkie historie. Dlaczego? Ponieważ jeśli przybywasz do Amsterdamu, większość turystów przebywa tam na 2 dni. To takie miasto na krótki wypad. Więc a najważniejsze muzeum dla niej to Rijksmuseum, Muzeum Van Gogha i Frankhaus. A więc wtedy wiadomo, że też ten, kto przyjeżdża do muzeum, chce spacerować wzdłuż kanału, płynąć po kanale, zobaczyć dzielnicę czerwonych latarni. Oczywiście muszą gdzieś zjeść, muszą się przespać. To gdzie my się tam wciśniemy? Więc oczywiście musimy zaoferować jakieś produkty związane z naszym muzeum. Musimy zadbać o to, że zwiedzający są w stanie skonsumować to, co im oferujemy w krótkim czasie. A więc widzimy też budynek, który ma 3 piętra i mamy różne pomieszczenia poświęcone różnym okresom historycznym i można też zwiedzić przez 2-3 godziny malarstwo sprzed XX wieku, ponieważ historia w pewien sposób wyjaśnia to, czemu miasto jest dzisiaj takie, a nie inne. Więc można zwiedzać różne części, można zwiedzać różne oddziały. Nowy oddział będzie wyremontowany w przyszłym roku. A dlaczego DNA? Ponieważ staram się wyjaśnić jakość tego miasta, czym jest to miasto, czym są jego ludzie, poprzez 4 charakterystyki DNA, a więc 4 cechy charakterystyczne, a więc jest to przedstawione w wielu językach, a więc mamy tutaj przede wszystkim wolność myśli, twórczość, duch przedsiębiorczości oraz cnoty obywatelskie. Widzimy, że drugą z tych cech jest kreatywność, a wolność myśli to trzecia, a ostatnia z nich to cnoty obywatelskie. Tak się nazywają po holendersku. I mamy wybór, żeby wybrać jedną z tych 4 historii. Oczywiście te historie można opowiedzieć w odniesieniu do każdego miasta, ale mamy pewną równowagę pomiędzy tymi 4 aspektami, które determinują sukces miasta. I jeśli jeden z tych elementów się zmniejszy albo skurczy, wówczas miasto staje wobec kryzysu. Natomiast jeśli te 4 aspekty są w równowadze, tak jak na przykład cnoty obywatelskie są tak samo ważne jak duch przedsiębiorczości, wtedy mamy w mieście równowagę. Nasze miasto miało sukces, odnosiło sukcesy wtedy, kiedy istniała równowaga pomiędzy tymi 4 ważnymi cechami. Były różne sytuacje w historii naszego miasta, gdzie ta równowaga była zaburzona. I te 4 aspekty to wybór, który stoi przed zwiedzającymi. Można chodzić w koło, w kolejności geologicznej. Można przez 3 kwadranse nawet przeładować ludźmi informacjami. Więc to jest bardzo interesujący pokaz, w którym widzimy bardzo wiele na temat
różnych okresów historycznych, co będzie dotyczyło najważniejszych, najistotniejszych elementów. Ponieważ mówiąc o oddziale DNA, mówi o 7 okresach w życiu miasta, a tylko 3 z nich to były okresy pełne sukcesu, a pozostałe można określić mianem czas przemian. To były bardzo traumatyczne okresy, więc to nie jest tylko szowinizm taki miejski i marketing miasta. To jest pomieszczenie, które, tak jak Państwo widzą na podstawie kolorów, dotyczący złotego wieku historii naszego miasta. Mamy też część taką rozrywkową, ponieważ przychodzi tutaj bardzo wiele ludzi z rodzinami. Na przykład te rowery to nie tylko rowery. To rowery, za pomocą których sprawiamy, że jest wyświetlany film, bo my kręcąc te rowery zasilamy ten film, gdzie widzimy film, a kiedy zadzwonimy dzwonkiem na rowerze, historyczny film zmienia się i pokazuje nam współczesne zdjęcia dokładnie z tego samego miejsca. Więc można kręcić pedałami, wyświetlać sobie film historyczny, a potem jak zadzwonimy dzwonkiem, zobaczymy to samo miejsce z czasów współczesnych. Zadzwonimy znowu, cofniemy się w przeszłość, a więc w naszym, widzimy to w naszym oddziale DNA miasta. Można też przejść do innej uwagi. Przejdźmy przez te cztery aspekty. To, co staramy się zobaczyć, widzimy tutaj, jest takie ogromne ćwiczenie, duży wysiłek. Jak można pomyśleć o tych czterech aspektach, które uważamy, że są główne, jeśli chodzi o naszą historię i naszego ducha, ponieważ miasto wykonuje te same ćwiczenia i dochodzi do pewnych wniosków. Myślę, że poszło nam całkiem nieźle, więc miasto przejmie te cztery cechy charakterystyczne naszego DNA. To nie jest dyskusja z miasta. To jest to, co tutaj widać, to święto królowej. A w przyszłym roku po raz pierwszy będziemy obchodzić święto króla. W tym roku będziemy obchodzić święto króla, ponieważ teraz mamy króla. I wtedy jest taki targ uliczny i każdy może sprzedawać swoje stare rzeczy w Dniu Królowej, czy teraz w Dniu Króla. I wszyscy tak robią. Bogatsi ludzie wychodzą na zewnątrz ze swoimi starymi rzeczami i chcą je sprzedawać na chodniku przed domem. Całe miasto staje się jednym wielkim targowiskiem. Można zarobić na wszystkim, jeśli się jest mieszkańcem Amsterdamu. To taki ogromny pchli targ. To bardzo symboliczna chwila, jeśli chodzi o duch przedsiębiorczości, który jest w nas wszystkich. On pochodzi oczywiście z naszych czasów historycznych, ponieważ nie mieliśmy zbyt wiele ziemi, ale mieliśmy dużo wody, mieliśmy bagna, mieliśmy królów. Jednego mieliśmy, ale go wyrzuciliśmy. Mieliśmy duchowieństwo, ale ich też wyrzuciliśmy. Więc wszystko, co mieliśmy, to była woda, to były nasze wody i duch przedsiębiorczości. I co się stało? Amsterdamczycy zaczęli być handlarzami, kupcami i zajmowali się handlem między narodami. Zarabiali nie poprzez przemysł czy też pracę na roli, ale zarabiali poprzez sprzedaż czegoś, co kupili gdzie indziej, zarabiając oczywiście na swojej marży. I to nasz złoty wiek, to są statki, które są symbolem sukcesu naszej floty handlowej. Ono też pokazuje ruch na naszej rzece, która tak naprawdę jest odgałęzieniem naszego morza. I oczywiście wiąże się to z duchem przedsiębiorczości, ale wiąże się też z kolejną cechą miasta, o której zaraz powiem, a mianowicie
naszej twórczością. To jest też bardzo kreatywne, ponieważ jeżeli jesteście małym krajem, nie masz papieża, króla, królowej, szlachty, więc nie możesz myśleć na dużą skalę, ale musisz myśleć na małą skalę, musisz współpracować z innymi. I to pierwsza giełda na świecie. The Dutch East India Company. A mianowicie mieliśmy holenderską kompanię wschodnioindyjską, pierwszą spółkę handlową, pierwszą spółkę aukcyjną. A więc mamy tutaj, skupiała ona w sobie 12 rzemieślników. I potrzebowali oni przynajmniej 100 udziałowców, aby sprawić, że statek może płynąć. A więc zbudowano pierwszy budynek giełdy, gdzie ludzie, zwykli ludzie, przychodzili ze swoimi zarobkami i kupowali udziały w pewnym przedsiębiorstwie. To była normalna rzecz, którą małe społeczności robiły. I ta współpraca, która była bardzo kreatywna wtedy, innowacyjna, ta społeczność stała się bardzo silna. Niektórzy kupcy stali się wtedy bardzo bogaci. Wybudowali sobie pałace wzdłuż kanału w Amsterdamie. Oczywiście mamy tutaj kanały, a nie ulice, ponieważ nawet po tym, jak oni się bardzo wzbogacili, prosili miasto o niebudowanie ulic dla powozów, ponieważ nikt nie chciał mieć powozu. Chcieli mieć statki przed domami, ponieważ chcieli, żeby wszystkie towary dopływały bezpośrednio do ich drzwi. I sprzedawali te towary z piwnic, które są w domach. Oczywiście po jakimś czasie byli zbyt bogaci, żeby w ten sposób pracować, a towarów było zbyt dużo, więc i tak trzeba było zbudować jakieś magazyny, ale kanały pozostały i to świadczy o naszym DNA. A to jest and you can see again inside out like our orphanage. The first building of the brewery, which became rather. To jest pierwsza kielnia, którą można budować, i zbudowali za pomocą tej kielni bardzo znaną piwiarnię Heinekena, znaną na całym świecie. Browar zbudowali. I oczywiście to był browar, który został zbudowany dzięki duchowi wspólnoty, wspólnych przedsiębiorczości. Like for instance the Dutch, and we will come to that later. Na przykład, a powiem o tym jeszcze później. Holendrzy byli bardzo tolerancyjni, mieli otwarty umysł w porównaniu z innymi krajami, na przykład w XVII wieku, w granicach naszego kraju. Cóż, tam byliśmy tolerancyjni, ale byliśmy absolutnie koszmarni na zewnątrz. Na przykład cały handel niewolnikami właśnie był głównie prowadzony przez Holendrów i byliśmy najgorszymi handlarzami niewolnikami na świecie. Angielskie statki przyjeżdżały do nas i carry for the goods. Tak naprawdę angielskie statki odpływały od holenderskich statków, ponieważ te statki potwornie cuchnęły po prostu odchodami niewolników. Absolutnie nie dbano o jakąkolwiek higienę na takich statkach. Mieliśmy także kolonie w Surinamie, gdzie mieliśmy wiele plantacji. Cóż, robiliśmy to, ponieważ też robi wrażenie z punktu widzenia techniki. Jeżeli mamy w jakimś pokoju, na przykład w pomieszczeniu, obrazy Rembrandta, to jeżeli chcemy
to zbilansować, musimy dołożyć coś, co odciągnie uwagę od Rembrandta. Tak naprawdę mieliśmy niewiele na temat naszej historii prowadzenia handlu niewolnikami. Tak więc chcieliśmy dać coś, co będzie właśnie rywalizowało z tym sukcesem Złotego Wieku. A więc po prostu wprowadziliśmy tam nowe media. Kreatywność. To jest Mondrian. Na pewno znają Państwo tego holenderskiego malarza. Przez jakiś czas mieszkał w Amsterdamie. Wszystkim się wydaje, że on pochodził z Paryża, ale nie, kształcił się w Amsterdamie. I to można zobaczyć, gdy się przymknie oczy, ponieważ tak naprawdę spoglądają Państwo na młyn o zachodzie słońca. Po raz pierwszy Mondrian właśnie przeniósł na obraz ten efekt optyczny, a więc to, co widzimy pod powiekami zamkniętych oczu. Wiedzą Państwo, co to jest? Mają Państwo takiego faceta, tak, Brodkę. To jest jedyny złoty medal, którego nie udało nam się dostać na olimpiadzie. No bardzo Państwu dziękujemy. No, dostał go Brodka. No cóż, to nie jest bardzo poważny sport. No i tu się okazało, że jednak Państwa sportowiec Brodka zgarnął złoto. A więc tutaj mamy kości i żelazo. To jest ten materiał organiczny znaleziony w ziemi, a także w wodzie. Tak więc mamy wspaniałą kolekcję odkryć archeologicznych. Innowacja. Tutaj mamy Rembrandta. He didn't want to paint his wife because he loved her so much. This is showing off how good he was at making portraits. So this was a studio piece he showed to people that were visiting his studio and say, "Don't you think my wspaniale maluje?" A więc pokazywał portret swojej żony, obok stawiał żonę i mówił: "No proszę, porównajcie." We have some of our paintings in niektóre z naszych obrazów są w Waszyngtonie. Kolekcja amsterdamska jest bardzo bogata i bardzo dobrze znana, tak więc praktycznie możemy mieć każdy obraz, jaki sobie zażyczymy, poprzez system wymiany i wypożyczania. Tutaj mamy bardzo ważnego malarza dla Amsterdamu i dla Holandii. This is also an innovation. To jest także innowacyjny przyrząd. Zapewne Państwo nie wiedzą, co to jest. Mamy kanały. No, te kanały są wspaniałe. Ale jeżeli koniowi powinie się noga, no to niestety wpadnie do kanału. A więc to jest takie urządzenie, które pozwala na wyciągnięcie konia z kanału. Let's talk about freedom of thought. Dobrze, pomówmy teraz o wolnomyślicielstwie. Maybe Los Angeles was earlier, but I think Amsterdam was the first in which homosexuals could marry. Wydaje mi się, że Amsterdam był pierwszym miastem, gdzie homoseksualiści mogli się pobrać oficjalnie, nie tylko symbolicznie, zawrzeć związek małżeński. Kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy Amsterdam znosił wszelkie tabu, które były powszechne na całym świecie. Tak naprawdę zaczęło się to już kilka wieków temu, gdy przeszliśmy z katolicyzmu na protestantyzm. W 1578 roku
to throw out everybody, just the nuns and the monks. Wyrzucać wszystkich. We were a very religious city. We had mnichów i zakonnice. We had the most abbeys of any town in Holland. Bardzo religijnym miastem. Mieliśmy najwięcej opactw z wszystkich holenderskich miast. It was all made up for tourism from Eastern Europe, especially Poland. We'll come to that maybe later. Można powiedzieć, że tak naprawdę służyło to wszystko turystyce z Europy Wschodniej, z Polski. What he thought to tak and wrote żartem. In France at that w każdym razie tutaj mamy pisarza, który pisał w tamtym czasie we Francji, ale w Amsterdamie można było opublikować wszystko, co się chciało, no, z wyjątkiem jednej rzeczy i tutaj znowu nawiążę do Polski. They did a wrong thing at one moment. They started to walk outside naked because the Mennonici day of the last judgment had come. W pewnym momencie zrobili niezbyt dobrą rzecz, wyszli nago, ponieważ uważali, że przyszedł dzień sądu ostatecznego i wiedzieli, że w tym dniu należy się pokazać bez jakiegokolwiek odzienia. No i cóż, zostali skazani, ponieważ nagość nie była nie zezwalano na nagość, więc zostali skazani i musieli uciekać. No ale ich dzieła udało się opublikować w Holandii. I teraz ostatnia rzecz, o której myślę, to duch przedsiębiorczości. To nie chodzi tylko o wolnomyślnictwo, ale też o rodzaj etyki. To tak jak mieszkańcy Antwerpii, czy też na przykład Żydzi, jeżeli przyjeżdżali do Amsterdamu, mieli kontakty i pieniądze, to na pewno mogli się przydać. I jeśli robiło się coś za zamkniętymi drzwiami w domu, to można się tym było zajmować, ponieważ tak naprawdę chodziło o relacje między przedsiębiorcą a klientem. A więc wydaje mi się, że ta nasza tolerancja pochodzi właśnie z tego ducha wolnomyślicielstwa i przedsiębiorczości. No, jeżeli się nie ma sporej armii, jeżeli się nie ma dużej władzy, no to można odnosić sukces, jeżeli ma się po prostu szybsze statki na przykład. A więc musieliśmy tutaj być kreatywni i skupiać się na innowacji. A ta kwestia otwartego umysłu wiąże się także z pragmatyzmem, a więc Descartes już mógł, przepraszam, Cartes już mógł publikować w Amsterdamie, tak samo Spinoza. Żydzi także mogli budować swoje kościoły, no takie nazywali synagogi. Tutaj mamy obraz z dzielnicy żydowskiej. Mieli własną wspólnotę. To trochę jak w Polsce, to po prostu w Amsterdamie było możliwe, a absolutnie nie było możliwe w Hiszpanii, w Portugalii czy we Francji. Nawet hugenoci uciekli właśnie do Amsterdamu. This is the red light district, a tutaj mamy z kolei dzielnicę czerwonych świateł, którą niektórzy z Państwa zapewne znają, dzielnicę czerwonych latarni. I'm born in Amsterdam, I've been there ja, proszę Państwa, byłem w tej dzielnicy tysiące razy, no bo urodziłem się w Amsterdamie, ale i nadal uważam, że jest to dziwne, że można wynająć kobietę, która będzie po prostu siedziała w oknie. No i atmosfera jest przyjemna, każdy wybiera to, na co ma ochotę. To wszystko jest normalne, dzieje się w atmosferze otwartości. No, mamy tutaj negatywną stronę, no bo
the new slavery, z tym wszystkim związana jest polityka, kwestia też jakby nowego niewolnictwa, prostytucji. Jesteśmy bardzo liberalni też jeśli chodzi o to, a więc o narkotyki. Tutaj w muzeum można zobaczyć, jakie narkotyki są dostępne w mieście. My oczywiście informujemy turystów, co się dzieje, gdy zażyje się dany narkotyk. Soft drugs, which is the only drug that is allowed. Tak naprawdę w Holandii dopuszczalna jest tylko marihuana, a więc miękkie narkotyki, a także grzyby. Tak więc można narkotyki kupić, ale handlarze nie są w stanie kupić ich sami. Really strange situation. But it's the only way you tak więc jest to naprawdę dość dziwna sytuacja, ale jest to jedyny sposób, by kontrolować ten przemysł, ponieważ z tym wszystkim wiąże się jednak przestępczość. Te dwa narkotyki w środku nadal są zakazane. Teraz opium był bardzo ważnym towarem handlowym w złotym okresie Holandii. No i my oczywiście nie uczestniczyliśmy w wojnie, ale zaopatrzaliśmy żołnierzy w opium tych, którzy byli na linii frontu. A więc dostarczaliśmy im tak zwane leki, oczywiście kokaina i heroina są niedopuszczalne. No i ostatni element, który chcę omówić, to cnoty obywatelskie. Teraz na przykład szpitale, sierocińce, pomaganie biednym. W momencie, kiedy zrezygnowaliśmy z kościoła, tak naprawdę mieszczanie musieli zająć się tymi kwestiami, musieli od nowa niejako zorganizować społeczeństwo. A więc musieli robić to, czym wcześniej zajmowały się kościoły. Tak więc organizowali się w takie instytucje mieszczańskie. My tak naprawdę, nasze muzeum znajduje się w starym sierocińcu, który został pomalowany przez mieszczanów. By our most famous I poet, again, tutaj for mamy the orphans of the city, nothing but the best. Z and jednego says, z naszych najwspanialszych poetów. Us helping orphans. They are all wearing the city uniform. Fragment ten and there was a namawia box do tego, by drop their money. Wspomóc sieroty. A pod spodem mamy taką skrzyneczkę, do której można rzucić pieniądze. Prowadzimy też loterię. W Holandii tak naprawdę były bardzo duże różnice między bogatymi a biednymi. Tutaj mamy tak naprawdę zamożnych mieszczan, którzy wspomagają żebraków. Which makes the Dutch rather cooperative, but there are other sides on that positive aspect, which are not so positive, and I will come to that maybe later. Also very interesting, it's not just the men that were in charge ale of civic ciekawe, virtue. To nie tylko also the women ponosili odpowiedzialność were managers of ale też kobiety, które zarządzały like these women, instytucjami dobroczynnymi, tak jak te kobiety, które tutaj liczą pieniądze i zarządzają ich wydawaniem. To są kobiety, które są członkami zarządu sierocińca. I widzimy tutaj też dwoje dzieci, które właśnie zostają przyjętych do sierocińca. Nie wiemy oczywiście, czy zostaną przyjęte i czy zostaną w
swoim, the city develops z tym się rodzi in the 19th century into an industrial city. Mamy, wiemy, że Amsterdam w XIX wieku został przekształcony w miasto bardzo przemysłowe. Mieliśmy wtedy bardzo biedną klasę robotników i różne organizacje robotnicze, które w Holandii pochodziły nie od klasy kupców, ale od demokratów, liberałów. Oni wszyscy mają tutaj korzenie i stworzyli własne instytucje, które zapewniały im mieszkania, szkoły, szpitale. Także katolicyzm został zastąpiony innym duchem. Mamy też katolickie szpitale, protestanckie szpitale, szpitale liberałów, domy należące do różnych ugrupowań. A więc mamy nieco podzielony kraj, ludzie mieszkają obok siebie, ale egzystują odrębnie i to odzwierciedla się na architekturze miasta. I tak jak widzimy, że w początek XX wieku był dla nas bardzo ciekawy, ponieważ Leif von Kampen był bardzo dobrym architektem w XIX wieku. Budował coś i dla sierot, i dla różnych instytucji oraz budynki mieszkalne dla zwykłych ludzi. Dlatego też bardzo ciekawą rzeczą jest zwiedzanie różnych dzielnic w Amsterdamie, nawet dzielnic mieszkalnych, zwykłych ludzi, gdyż one wszystkie są bardzo piękne. I tu widzimy plan miasta, widzimy jak kanały je opasują, jak łączą się z rzeką, jak również widzimy na czarno zaznaczone granice miasta z roku z wieku XIX, a na czerwono tak jak miasto rozwijało się w wieku XX. I widzimy, że to wszystko było zorganizowane przez społeczność miasta, przez władze miejskie. Było to odgórnie planowane przez władze miejskie i przez różne organizacje, które wypełniałyby pewne kwartały swoimi własnymi budynkami. I jest też pewna wada tego, ponieważ jeśli wszystko jest kontrolowane odgórnie przez władze miejskie, człowiek czuje się zaopiekowany, zwłaszcza jeśli jest biedny, to jest bardzo dobre dla niego. Ale teraz widzimy taką linię tutaj. Ona oddziela czerwone kwartały, idzie od góry do dołu i to jest taka obwodnica miejska. Była planowana jako sieć kolejowa. I miasto jest tutaj podzielone. Ludzie bogaci mieszkają po prawej stronie tej trakcji kolejowej w pięknym południowym Amsterdamie. Miasto rozwijało się oczywiście znacznie szybciej. A po drugiej stronie linii kolejowej mieszkają nowi przybysze. Ci, którzy przyjechali do pracy w Holandii z różnych stron świata. Miasto teraz jest podzielone po raz pierwszy w swojej historii. I to, co my mówimy, to to, że uważamy, że teraz nie doświadczamy złotego wieku w Holandii. Ponieważ jeśli nie zadbamy, będziemy mieć takie same problemy z ludnością jak Paryż parę lat temu, czyli zamieszki na przedmieściach, ponieważ ludzie nie będą się czuli pełnoprawnymi obywatelami miasta. Wiadomo, że niedobrze jest przeprowadzać linie demarkacyjne i to jest moje też dawne sąsiedztwo, więc z niepokojem patrzę, co się będzie działo. A to już są ważne osoby, które pomogły miastu. Może poznają Państwo tego chłopca, który klęczy, to Johan Cruyff, znany piłkarz holenderski. To najbardziej znany Holender na świecie. Oczywiście to był bardzo dobry piłkarz. On ma teraz 65 lat i założył Johan Cruyff Academy, swoją akademię, swoją fundację i stara się pomóc ludziom. I stara się pomóc tym, którzy mają małe szanse na rozwój, którzy mieszkają w biednych dzielnicach.
communities there stara się along stworzyć small społeczność fields, wokół well kept, well managed, dobrze utrzymanych stadionów piłkarskich, klubów piłkarskich. Stara się dbać o trening młodych ludzi, ale też o kierowanie nimi, o sterowanie. I dlatego stał się takim prawdziwym bohaterem Amsterdamu, posiadającym to amsterdamskie DNA. To był też wolnomyśliciel i dobry piłkarz, ponieważ zawsze bardzo kłócił się z sędziami. Chciałbym teraz zakończyć moją wypowiedź odniesieniem się do nowego przedsięwzięcia, ponieważ tak jak mówiłem Państwu, będę mówić szybko. Ja już mówię przez trzy kwadranse i dlatego chcę kończyć, ponieważ tak jak mówiłem, myśleliśmy o różnych a brief history on the Amsterdam characteristics. Cecha charakterystycznych miasta. To działa. Ludziom się podoba taki sposób przedstawienia zbiorów, ponieważ są niektórzy turyści, którzy nie lubią zbyt dużo hałasu i lubią klasyczne przedstawianie zbiorów muzealnych i chcą najbardziej znane okazy historii sztuki danego miasta. Oczywiście, tak jak Państwo widzą, poprzez atmosferę całego muzeum mamy połączenie starego z nowym. I mamy też dużo informacji graficznych, ale przedstawiamy na przykład filmy w 3D poświęcone siedmiu okresom życia miasta. Można też samemu odegrać własny test czy quiz związany z DNA miasta. A więc to ta gra sprawdza, czy jesteś bardziej przedsiębiorczy, czy jesteś bardziej wolnomyślicielem, czy raczej kreatywność jest swoją najważniejszą cechą. Ale co jeszcze możemy dać naszym gościom? Pod jednym tytułem Muzeum Amsterdamu mówiłem też o uczniach, o turystach, a więc najlepsze rzeczy jeszcze nie zostały powiedziane. To portret zbiorowy z XVII wieku. Oczywiście można powiedzieć, że on jest Rijksmuseum, namalowany przez Rembrandta, ale byliby Państwo zdziwieni, jak wielki jest to obraz. Mamy 65 takich wielkich obrazów. To zadziwiające, że miasto trzymało te obrazy tak długo, mimo że ludzie, którzy są na nich przedstawieni, są już zapomnieni. Są pamiętani tylko dlatego, że najlepsi malarze sporządzili ich portrety zbiorowe. Są to na przykład zbiorowe portrety kupców, czy też na przykład zbiorowe portrety lekarzy. Mamy aż 12 portretów zbiorowych podczas lekcji anatomii. Mamy tutaj członków instytucji charytatywnych, a więc mamy ogromną ilość portretów zbiorowych w naszych zbiorach. Niewiele z nich jest pokazanych w Rijksmuseum. Pokazaliśmy o wiele za mało. I w zeszłym roku mieliśmy taką wystawę objazdową w Monachium, w Wiedniu, w Petersburgu, w Moskwie, więc pokazywaliśmy te obrazy niezwykłe, pokazujące piękną historię Amsterdamu. Więc mamy tutaj budynek XIX-wieczny oraz partnerstwo z dwoma innymi muzeami w mieście. Zwykle te wielkie wielkie obrazy wieszamy w takich przejściach, pasażach, ulicach, takich, które są otwarte dla wszystkich, ponieważ staramy się kultywować ideę portretów zbiorowych, ale jest tam zbyt wąsko i nie można się dobrze przyjrzeć tym obrazom. A to ta wystawa, jak była pokazywana w Sankt Petersburgu i w jaki sposób one były tam przedstawiane. To najlepsi
przecież malarze byli wynajmowani przez straże miejskie, przez instytucje charytatywne, przez cechy rzemieślników, żeby namalować ich przedstawicieli. I to taki portret rotacyjny. I ponieważ one są takie wielkie, musimy je trzymać w naszych magazynach w Amsterdamie. A więc dlatego bardzo zależało mi, żeby je pokazać. I co za zbieg okoliczności? Mam możliwość. Więc jeżeli będą Państwo w Amsterdamie po 28 listopada tego roku, Ermitaż Amsterdamski będzie wystawiał te ogromne obrazy. To budynek po prawej stronie, to tak zwany Kaiserswing, a więc został on stworzony przez Ermitaż Amsterdamski. To pewnego rodzaju wystawa sztuki w tym skrzydle poświęconym sztuce, a drugą połowę budynku wynajmiemy. To już za dużo tekstu, więc przejdźmy przez to. To jest to drugie skrzydło, ponieważ tu w środku mamy bardzo duże pomieszczenie, gdzie można powieścić bardzo wiele z tych ogromnych obrazów. Natomiast małe pomieszczenia mogą zawierać wyjaśnienia, historie, które stoją za tymi portretami zbiorowymi. Kto na nich jest, co stało się z budynkami, gdzie one wisiały i dlaczego też miasto chciało zatrzymać je jako swoje zbiory. I mamy też jeszcze inną, dodatkową historię, w której możemy opowiadać o tym, co stoi za tym u podłoża tych obrazów. Dlaczego też Holendrzy lubią przedstawiać się jako zbiorowości, jako grupy, ze względu na ten zbiorowy duch przedsiębiorczości, ze względu na tego ich, na to ich DNA. A więc to kolejna możliwość dla Muzeum Amsterdamskich, aby stworzyć inną grupę, aby przyciągnąć inną grupę wielbicieli sztuki, pokazać im nasze ogromne zbiory. Istnieje także możliwość pokazania prawdziwych klejnotów zbiorów miejskich, które nie mogłyby być pokazane w naszym muzeum na Golfstrat, tym muzeum, którego nikt nie może znaleźć. A więc współpracujemy z Muzeum Ermitażu i Rijksmuseum, ponieważ musimy wypożyczać sobie nawzajem nasze zbiory. I na przykład w naszym muzeum nie ma nocnej straży, a pozostałe muzea mają. A więc w naszym muzeum wszystko jest otwarte, dostępne. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że skorzystamy z okazji i po tej fascynującej opowieści o mieście i o muzeum, o tym wszystkim, co łączy się z tą wielowarstwową narracją i co łączy się też z naszym myśleniem o naszych muzeach, skorzystamy z okazji i zachęcam Państwa do dyskusji, do zadawania panu dyrektorowi Paulowi Spisowi pytań, komentarzy. Ja rozumiem, że wrodzona nieśmiałość sali wymaga przełamywania tej nieśmiałości i jeśli można, to ja krótko skomentuję i też poczęstuję naszego gościa pytaniem. Myśmy na początku dostali komentarz do tego trendu i zjawiska, które są dopiero przed nami tutaj w Krakowie. Pracujemy od dłuższego czasu z Vienna Museum, czy też z Wien Muzeum, które jeszcze niedawno miało w szyldzie historię miasta. Muzeum Amsterdamskie jest następnym i kolejnym przykładem tej, można powiedzieć, zasadniczej zmiany w myśleniu nie tylko o
koncepcji muzeum, ale też o misji muzeum, o takiej, można powiedzieć, antymuzealizacji rozumianej przede wszystkim poprzez to pojęcie dziedzictwa rozumianego jako ludzie i jako myślenie o przeszłości zwróconej do przyszłości. I teraz przechodząc do pytania, na ile innowacja w muzeum to nie prowokacja? Myślę, że nasz gość nas przekonał, że to niekoniecznie prowokacja, ale w jakim stopniu, i to jest moje pytanie, w tej innowacyjności zasadniczą rolę odgrywa ten tak zwany holenderski model zarządzania muzeami. Ja krótko tylko przypomnę Państwu, że Holandia stała się dla wielu państw w Europie niedoścignionym wzorem już w latach 90., o tym nasz gość wspomniał, wzorem do zasadniczej zmiany ustroju kultury. Bo ta zasadnicza zmiana dotycząca ustroju kultury oznaczała, że pracownicy muzeów holenderskich, państwowych muzeów holenderskich, mający status urzędników państwowych, służby publicznej, mający swoje niekoniecznie słabe związki zawodowe, zostali w wyniku tej reformy, tej rewolucji, można powiedzieć, na pewno odpaństwowieni, urynkowieni, a zarządzanie tymi wielkimi kolekcjami odbywa się poprzez fundacje, fundacje, które oczywiście są fundacjami, których działalność jest działalnością pożytku publicznego. Mówię o tym tak długo, bo to jest moje niespełnione marzenie, jeżeli chodzi o nasz ustrój kultury w Polsce, i chcę tylko powiedzieć, że w 1998 roku z rozpaczy, wzorując się na modelu holenderskim, napisaliśmy taki projekt z profesorem Rotermundem, projekt, który w Polsce politycznie, bym powiedział, nie jest do zrealizowania, przynajmniej nie doczekał się do dzisiaj realizacji. Jak pan by ten model holenderski skomentował? Jakie są jego zalety, ale też jakie są jego niebezpieczeństwa i wady? Bo myślę, że przed tą lekcją prędzej czy później również w Polsce nie uciekniemy. Yes. Well, as you might understand from my history before, wydaje mi się, że tak jak Państwo mogli wywnioskować z mojej historii, zanim zostałem dyrektorem muzeum, działałem wśród organizacji skupionych na przedsiębiorczości i wydaje mi się, że zostałem wybrany dyrektorem właśnie ze względu na tego ducha przedsiębiorczości. Aczkolwiek muzeum zarządza się inaczej niż firmą. Muzeum jest dualistyczne, ponieważ ma dwa zadania w obecnych czasach. Po pierwsze, jesteśmy finansowani przez miasto, jakieś 70% naszych wydatków. Tak naprawdę dostawaliśmy kiedyś więcej. W tym momencie to finansowanie jest na poziomie 60%. Ponieważ tak naprawdę zarabiamy lepiej i dzięki temu mamy tak naprawdę większy budżet na więcej projektów. I teraz tak, to finansowanie ze strony miasta jest zarezerwowane dla społeczeństwa, dla projektów, które są kosztowne i których koszty się nie zwracają. No, ale ponieważ mamy aktywa, takie jak kolekcje, czy też budynki, które można wykorzystać, no to tak naprawdę w ten sposób dostajemy te pieniądze z powrotem. A więc każdy z Państwa tak naprawdę powinien mieć takie dwie mentalności, być w stanie robić dwie rzeczy. A więc jesteśmy dla społeczeństwa, prowadzimy projekty, na przykład związane z edukacją, pracujemy na rzecz społeczności,
like for instance people that are ill. Pracujemy, nie wiem, chociażby na rzecz chorych. No i na to dostajemy finansowanie z miasta, czy też od państwa. No i też rezerwujemy te pieniądze, żeby utrzymywać kolekcje, żeby utrzymywać budynki, a więc na dziedzictwo. No ale też mamy projekty, które mogą odnosić sukcesy, no ale powinniśmy takich projektów szukać. I wtedy nie wydajemy pieniędzy na te projekty z dofinansowania. To dzięki nim zarabiamy pieniądze. Więc na przykład mieliśmy wspaniałą wystawę Jakoba Salma i oczekuję, że pewnie jakieś dodatkowe 80 tysięcy osób nas odwiedzi, a więc będę miał dodatkowe setki euro do wydania. No i oczywiście te pieniądze wydamy na koszty wystawy. Także ta wystawa jakby powinna się finansować sama z siebie, ale ta pozostała kwota, a więc wsparcie z miasta, wydamy na projekty edukacyjne, na rzecz społeczeństwa, a także na utrzymanie naszych budynków i kolekcji. No, jeszcze nie udało nam się w pełni tego celu zrealizować. Bardzo trudno nam działać komercyjnie bez wsparcia ze strony miasta, bez dofinansowania. I mimo że dostajemy pieniądze od miasta i od państwa, no to jednak nie wszystkie nasze projekty edukacyjne są tak dobre, jakbyśmy chcieli. Dlatego cały czas tak naprawdę szukamy dodatkowych źródeł finansowania, także od Unii Europejskiej. Tak więc tak naprawdę ja spędzam wiele czasu poszukując pieniędzy na projekty. Dla moich pracowników jednak ważne jest to, by wiedzieli, dla kogo teraz pracuję. Skąd mam na to pieniądze i jak je wydaję. To jest ważne, nawet jeżeli pracujemy dla społeczności, ponieważ ważne jest to, byśmy wydawali odpowiednią kwotę na odpowiednie zadanie. A więc czasami pracujemy na rzecz społeczności, korzystając z dofinansowania, ale czasem pracujemy, nie wiem, z taką samą osobą, czy nad jakimś projektem komercyjnym, który się zwraca. I teraz wielu ludzi pracujących na uczelniach, w szczególności historyków sztuki, myśli: dobrze, daj mi budżet, a ja zorganizuję wystawę. Ale to tak nie działa. Budżet się dostaje w momencie, kiedy wiemy, dla kogo pracujemy i za jakie pieniądze i czy nam się to, jak się nam to zwróci. No bo trzeba też myśleć o marketingu, o komunikacji, o zapotrzebowaniu na rynku. Tak więc oczywiście wszystko zaczęło od protestu, od niechęci, ale zakończyło się naprawdę wielką radością, ponieważ wszyscy teraz dobrze wiedzą, jaki jest dochód i ile można wydać, ponieważ to są pieniądze społeczeństwa. A więc mając jedno euro, zawsze musimy pamiętać, że 70% tego euro pochodzi od płatników podatków. Dzięki temu coraz więcej osób myśli o tej kwestii, nie cały czas, ale gdy dyskutujemy nad naszym programem, to jest to zasadnicza kwestia. Dziękuję za tę odpowiedź, a zwłaszcza za finał, bo to jest credo naszej Akademii Dziedzictwa i jeżeli Państwo macie pytania, to proszę korzystać z okazji. Jeżeli nie, to rozumiem, że prędzej czy później wszyscy trafimy do Amsterdamu, a jak trafimy do Amsterdamu, to już wiemy, pod jaki najlepszy adres trzeba się udać. Prosto, jak rozumiem, z głównego dworca kolejowego, bo większość turystów, którzy przybywają do Amsterdamu, przybywa, jeżeli nie za pośrednictwem kolei w ogóle, to
lotniska Schiphol, z którego najlepszym środkiem transportu, czego nie można powiedzieć o lotniskach w Balicach jeszcze, jest szybka kolej łącząca to wielkie lotnisko ze Śródmieścia i z muzeum. Pierwsze zgłoszenia. Thank you, Paul, for this fascinating story about the identity. Dziękuję profesorze za ten wspaniały wykład dotyczący tożsamości Amsterdamu. Mam dwa pytania. Po pierwsze, gdy słuchałam wypowiedzi, gdy mówił Pan o grupie docelowej, także o tej elitarnej publiczności, i mówił też Pan o tych wszystkich działaniach, na które budżet jest, powiedzmy, mniejszy, a później pokazał Pan tę mapę Amsterdamu i mówił Pan właśnie o tych dzielnicach, to czy te wszystkie działalności właśnie na rzecz tych mniej zintegrowanych społeczności nie sprawiają, że one czują się właśnie mniej zintegrowane, bardziej wykluczone? I drugie pytanie dotyczy ruchu wymiany danych. Chodzi mi o te kolekcje cyfrowe. Wiemy, że Rijksmuseum tutaj robi naprawdę bardzo wiele. Thank you for those questions. Bardzo dziękuję za te pytania. Są bardzo dobre. The outreach is an old tradition of the Amsterdam Museum. Wychodzenie na zewnątrz to nasza stara tradycja. Robimy bardzo wiele projektów i podejmujemy wiele wysiłków, żeby tak robić. Staramy się też współpracować tutaj z innymi muzeami, na przykład z Muzeum Liverpoolu. A więc uczymy się od siebie nawzajem na podstawie naszych własnych wysiłków. Tak jak jakiś czas temu robiliśmy taki projekt poświęcony małym sklepikom i historii sklepików w naszej okolicy. A więc uczymy się z tych wspólnych doświadczeń i uważamy, że jest to bardzo ciekawe, żeby tam być. A nawet lepiej, żeby znaleźć partnerów wśród społeczności i w ramach tej społeczności. Więc Amsterdam jako muzeum to może nie jest najlepszy sposób, żeby podejść do tej społeczności. Lepiej jest organizować wydarzenia, eventy, wychodzić na zewnątrz razem z partnerami, którzy są silni w społeczności, tworzyć programy, które są dobre dla naszych partnerów i dla nas. Więc nie spodziewam się, że te osoby przybiegną zaraz do muzeum, ale może kiedyś powiedzą, ok, przyjdźmy do muzeum, a kiedy przyjdą, zapewniam, że czasem przychodzą, jednak będą zaskoczeni, będą pozytywnie zaskoczeni, ponieważ jak już przychodzą, to im się bardzo podoba. Ponieważ oczywiście nie spodziewałbym się, że będą przychodzić, ale może kiedyś przyprowadzą swoich przyjaciół, rodzinę. Oczywiście trudno jest ich przyciągnąć do muzeum, ale teraz staramy się do nich wychodzić, żeby byli w naszym otoczeniu i staramy się znaleźć naszych partnerów, na przykład w teatrach, w innych muzeach i organizujemy różne wydarzenia, na przykład w centrach handlowych. Na przykład będziemy coś robić związanego z futbolem i ludzie będą uczestniczyli w ramach swojej historii związanej z futbolem i będzie to widać na dużych billboardach, ekranach w centrach handlowych. Też coraz częściej posługujemy się internetem, porozumiewamy się z ludźmi poprzez internet. Więc mamy naszą stronę, ale mamy też stronę społecznościową, która się nazywa Het Hart, czyli serce Amsterdamu. Proszę ją zobaczyć, proszę odwiedzić tę stronę. Proszę zobaczyć, ile mamy społeczności, z którymi staramy się współpracować, ile piszemy o tych społecznościach, ponieważ na tym polega właśnie idea społeczności, że nie każdy musi w tym uczestniczyć, ale mamy nadzieję, że społeczność pozostanie,
ponieważ my przejmujemy zarządzanie zawartością tego kontaktu. I uważam, że to jest świetne. Mamy różne społeczności, które pracują, współpracują z nami bez wielkiego zamieszania. There is a museum Więc to dot, or dot com. Jest, there is a, mamy taką stronę muzeum.com i jest to nasze muzeum, tak jak funkcjonuje w internecie. I tak jak mówiłem dzisiaj, gdybym tylko miał na to środki, na przykład na kupienie PlayStation dla gier, gdybym tylko miał środki na to, gdybym miał środki na stworzenie multimedialnego Disneylandu, gdybym tylko miał środki na jakąś spółkę internetową, stworzyłbym lepszy projekt na lepszy temat, ale nie mamy budżetu. A więc jak trafiamy do tych partnerów? No może stworzyłbym, kupiłbym PlayStation, ale musimy być silni jako partnerzy. Mamy znacznie lepszą zawartość merytoryczną niż to wszystko, co inni sprzedają. Więc mamy lepsze tematy, lepsze pomysły. Więc spotykamy się z partnerami i oni muszą nas znaleźć i podjąć sensowne działania, ponieważ my musimy być traktowani poważnie i ich traktujemy poważnie, a nowe grupy młodych pracowników są na przykład skoncentrowani tylko na pracy w internecie, poprzez Twittera, poprzez pisanie blogów, więc mam nadzieję, że za 10 lat będziemy mieć PlayStation i będziemy współpracować ze spółkami internetowymi, na przykład z Google, więc ponieważ to, co robimy, jest ważne, a to, co oni robią, ważne tak bardzo nie jest. Może to zbyt mocna uwaga na koniec. Ostatnie pytanie. Tak więc ja nie mogę się doczekać wizyty w Amsterdamie razem z grą, która doprowadzi was do muzeum, a więc mam pytanie dotyczące ostatnich lat i historii niedawnej zbiorów. Czy są możliwości dotyczące nowych wystaw, czy wtedy czy niektóre rzeczy sobie państwo odpuszczają, bo są nierentowne? To bardzo ciekawe pytanie. Mamy takie narzędzia marketingowe, którymi posługujemy się odnośnie każdego projektu, który się pojawia. Natomiast nasze działania marketingowe prowadzą do tego, czy będzie coś, co zadziała w odniesieniu do grupy i może czasem trzeba będzie nasze działania trochę zmienić, żeby stworzyć dobry produkt. Natomiast jeżeli coś nie ma dobrych narzędzi, nie jest wytwarzane. A niektórzy mogliby powiedzieć, tak, to typowe dla historii Amsterdamu, powinni się tym zająć. Ja mówię, tak, ale dla kogo jest to ważne? Więc jeżeli jestem głęboko przekonany o jakimś produkcie, mówię pracownikom, znajdźcie sposób, w jaki to można zrealizować. Może wystarczy jakieś wydarzenie, może jakaś publikacja w internecie, w prasie, ale jeżeli uważacie, że jakiś temat jest ważny, ale nie jest to projekt komercyjny, nie jest to projekt rentowny, społecznie zwłaszcza, wówczas staramy się wymyślić, w jaki sposób dotrzeć do grupy potencjalnych klientów i znaleźć budżet, który jest adekwatny. Ponieważ mieliśmy na przykład problemy z selekcją. Ponieważ bardzo wiele części zbiorów nie są zbyt popularne, nie są już popularne. Na przykład, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę, ale na przykład monety i medale nie są zbyt popularne. Mamy ogromne zbiory monet i medali. I znaleźliśmy rozwiązanie, ponieważ przedmioty ze srebra też nie są popularne, czy też związane ze zwierzętami. A więc
To, co wymyśliliśmy, więc jeden, przejęliśmy jeden z domów nad kanałem, przejęliśmy i to byłoby muzeum, które zostało zamknięte, ale staramy się znaleźć budynek dla naszych zbiorów i to będzie taki pałac dla naszych zbiorów i będą tam doskonałe ekspozycje stałe poświęcone monetom, medalom, ale będzie to tak pięknie przedstawione, że będzie to bardzo ważne doświadczenie dla naszych zwiedzających, ponieważ dla mnie niemożliwością jest zdyskwalifikowanie tej części naszych zbiorów, ale musimy myśleć o tym, w jaki sposób można je przedstawić, ponieważ to nie będzie interesować nikogo, kto będzie odwiedzał Muzeum Amsterdamskie, ale jeżeli będą one umieszczone w osobnym budynku, który mieści te zbiory, będą odwiedzać je na przykład kolekcjonerzy. A więc tak naprawdę tworzymy takie otoczenie, które przyciąga ludzi i dzięki temu ekspozycja działa. I propagujemy informacje na ten temat poprzez internet, poprzez reklamę i korzystamy ze wsparcia cyfrowego. A więc, innymi słowami, czasem coś jest odrzucone, oczywiście, ale jeżeli mamy głębokie przekonanie, że jest to ważne, zawsze mówię, znajdźcie sposób, jaki to można przedstawić i wtedy zawsze się to udaje. A więc oczywiście nie można robić wszystkiego wszędzie, bo czasem ludzie pracują coraz ciężej i są zadowoleni, ponieważ tworzą jakieś produkty, wytwarzają pozytywną energię. Więc ja nigdy nie mówię nigdy. Zawsze mówię, znajdźcie sposób, jeśli jesteście o tym głęboko przekonani. Niektóre z tematów nie są takie przekonywujące, ale niektóre są. Pan dyrektor Spies jeszcze nie wie, zmieniamy jutro program jego pobytu w Krakowie i bierzemy go do Muzeum Hutenczapskich. Nim podziękujemy naszemu znakomitemu gościowi, trzy krótkie punkty. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że nasz cykl Miasto i Muzeum trwa. Chcę już wszystkich bardzo gorąco zachęcić do następnego spotkania, które odbędzie się 13 maja o zwykłej porze. Trondheim i jego muzea, przenosimy się do Norwegii, będziemy mówić o norweskim doświadczeniu. I to jest po pierwsze. Po drugie, wykłady otwarte naszej Akademii wspiera finansowo Fundacja Leopolda Kronenberga z Warszawy, która działa przy Banku City Handlowy i która wspiera również Akademię Dziedzictwa. Jest wiosna, patrzę w kierunku pana doktora Wiśniewskiego, naszego dziekana. Rozumiem, że niedługo rozpoczniemy rekrutację na kolejny cykl Akademii Dziedzictwa, która ruszy już po wakacjach w październiku. I to są, jak rozumiem, te trzy drobne kwestie. A teraz podziękujmy raz jeszcze naszemu znakomitemu gościowi za ten wieczór. Dziękuję.